Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Immortals Phoenix Rising. Jesteśmy zaraz przed tą grotą, czy tam czeluścią, do której mamy się włamać. Hoping to shrivel the root to unblock the vault, Phoenix sprinkled the tears. No! No! Adonis, my love! Why does my mind dwell on you? What's happening to me? Oops! I'd better go find Aphrodite. Aphrodite really loved Adonis. And I married her off to Hephaestus. Yes, Adonis meant the world to her. I let that boar kill her. You did what? I mean, I didn't kill him, but I didn't try to save him either. I didn't listen to Aphrodite. Nieładnie, Zeusku. Nieładnie. Dobra, gdzie jest Aphrodita? Poza tym, że gdzieś tutaj. Tam? Nie, to jest całe zadanie. Nie, to jest tylko jakaś czeluść. Nie, skrzynia. A, mam cię. No, ale w podobnym kierunku. No, prawie w kierunku skrzyni musiałem iść. Aphrodite, please, just tell me what's wrong. Well, I appreciate that you were trying to help me. There was really no need to trouble yourself. I just thought if we could move the root, I could get you. I can move the root any time I want! Well, since you watered my roots with the sea foam, that is. So, thank you. But there is no need to concern yourself with my essence. Wait. I've been putting up with all this, the tears, the horrific niceness, for no reason? You're undead to me. Hermes, all my pettiest jealousies and all my most self-absorbed beliefs are locked away. Why would I ever want to be reunited with them? Sure, you weren't the most charitable person, but that's not everything. Remember all the fun we had gossiping about the other gods? Making fun of the ugly sashes Hera wears to parties? That mustard sash made her look like a shriveled carrot! No! No! It was all time wasted! I should have been more... I never measured up! What in Hades are you talking about, never measured up? By whose standard? What's she talking about? I can't imagine. It's no use. She won't hear reason. Try insulting some other gods. No, it would only be fun for me. Acts of charity are all good and necessary, but not from Aphrodite. Her spice made the world interesting. She added a zing to things, you know? She literally changed the world. I mean, she started the Trojan War, and also she could be named the most beautiful. That's it! I don't know if we have time to start a war, Hermes. No, no! We'll bring her the prize her vanity won her. Something she wanted so much, she let the world go to war for it. If she sees it, maybe she'll want her old zing back. The Apple of Discord. The Apple of Discord. I'll find it as soon as I can. Good. She's boring right now. I can't make one remark about what Persephone is doing with her hair before she starts prattling on about the needy. I miss the old Aphrodite. Hermes, daj mi te swoje buty, co? Przydałyby się. My perfection will yet wash over this land. Ha!
Już pogadałeś sobie? Dziękuję. Dobra, zmienię sobie te skrzydła. Już wrócę do tych naprawionych. O Boże, tutaj gdzieś. To nie ma jakiegoś normalnego dostępu. Ajajaj. Dobra, czyli jednak to wyzwanie z freskiem, gdzie jest ten dzik, jednak nie będzie fabularne. Myślałem, że teraz coś z fabułą do tego wejdzie, ale jednak nie. Stać się z legendarnym bossem? What? Z jakim bossem znowu? Czekaj. O co kaman? Dobra, pójdź, regeneruj staminę. Tu jest zwykły cyklop. A co takiego się tutaj znajduje? Kleino, legendarny mroczny sęp. Bang. Co idzie łatwo. No tak, to sobie mogę strzelać do śmierci. Naj. O, teraz było idealne. Aj. Aj, za wcześnie. No, poważnie. Puść! Prawie. Dobra. Bierzemy. Haha! Surprise! Nie wiem, kiedy w większości widzę te walki z bossami, to bardziej jest tego. Haha! Nie ma tak łatwo. No jak? Przecież było idealnie. Te bossy widzę głównie służą z takiej gąbki na pociski, jak na razie. Przecież za nic więcej. No kurde, i zniszczyła mi te głazy, no. Nie wiem, dlatego będzie, jak chcę zaliczyć mi idealne parowanie, bo to ewidentnie było grubo za szybko użyte, no ale narzekał nie. Kurde, narzekał nie będę. Kurka wodna. Ej, poważnie? Użycie fosfora dało mi niewrażliwość na atak? Interesujące. Co? Nie nabiło jej tego, czy jak? O, ta to sobie poleciała? Życie. Aha, super. Ha,
Dobra, czyli muszę z nią walczyć tu, bo inaczej się jej pewnie HP zresetuje. Dobra. Kurka, prawie. Dobra, to się nie wydarzyło. To się niestety wydarzyło. No ej, serio? Dosłownie obok ucha i to mignęło? Nie mam pojęcia, czy nawet ją trafiłem. Ale heady ładne wchodzą. Nie, to nie był headshot, ale poszło. Jako tako. Dajesz fosfor? I co? Zaś spadła! Dobra, bier to. Wracaj na górę. Ostatnie co chcę, to jest, żeby się jej HP teraz zresetowało. No, wracaj tu. Ocz. Wow, ale to było dobre. No, jeszcze jeden strzał. Chciałem ja was tym atakiem zabić, no ale... Trudno. Jestem pokonany. Szkoda, że tak mało zostało mi tego czerwonego adamantynu. Fosfor Patriarcha. A zmieńmy mu w sumie wygląd. Dawno, bo już latam z nim dwa odcinki w tym. Co jest? A no tak. Nie mam połączenia z netem, to nie mam tych dwóch pozostałych. No to niech będzie w tym. Ty, on wygląda jakby z piorunów się narodził. Atak z ukrycia powoduje wybuch, gdy działa maskowanie fosfora. O, ładne. A tutaj te kule wytrzymałości. O, te kule wytrzymałości są takie sobie jak na razie. W sensie nie są mega złe, ale nie są też jakieś mega zajebiste. Dawaj, w głowę! Już taką jedną akcję miałem, musimy bronić tych typów. Jak? Powinno zaliczyć mi normalnie ten. Normalny unik powinien dostać w tym momencie. Dobra, nabity. Teraz naładować sobie uderzenie i walnąć za więcej. Dobra, chciałem użyć leczenia, ale wykorzystałem przeciwko wytrzymałość, ale nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Koniec! Dobra, wiem, że mogę znać te skórki, ale po co mi ciągle to pokazujesz, gro? Okej, trochę zasobów. Ulepszenie eliksiru dostępne. Fajnie. W sumie skoczył niedaleko. To można by to ogarnąć od razu. Patrz, jakiego sobie fajnego wierzchowca ogarnąłem poza nagraniem. Nie powiem, to maskowanie fosfora nawet nieźle w tym pomaga. Bo jest o wiele łatwiej się zakraść do takiego, wierzchowca. Czyli do zwierzaka, który ma być naszym wierzchowcem. Dobra. Uważ maksymalną liczbę.
No, tego niewiele zrobię. Co jest? Gdzie... A, no tak. Jak chcesz upgrade'y, to tylko na Olimpię. Znaczy, wróć. W siedzibie bogów, która nie jest de facto Olimpem. No ale dobra, nie będę teraz się specjalnie wracał, zwłaszcza, że jestem już, no, troszeczkę blisko mojego celu. Więc byłoby trochę szkoda lecieć całą tą trasę jeszcze raz. Ciekawe w sumie, czy będzie jakaś zagadka, czy po prostu muszę znaleźć jedno małe jabłko i do niej zanieść z powrotem. Dobra, same niebieskie przeciwniki tutaj są. Let's go! Nie walczymy z przeciwnikami, tylko lecimy dalej po narzędzie fabularne, które umożliwi mi wykonanie kolejnego questa głównego. Spadnę? Nie, zdążę jeszcze się podciągnąć. Dobra. Pałac Afrodyty. The most majestic sight on the Golden Isle skyline. I don't know if it's the most majestic. There's one mountain in particular I think is pretty regal. No szczerze, w tym akurat momencie muszę poprzeć Zeusa. No faktycznie, pałac Afrodyty może wyglądać zajebiście. No ale raczej siedziby bogów, nie tej, do której się przenosimy, tylko tej głównej, tego głównego Olimpu. Czy właściwie tego właściwego Olimpu, powinienem powiedzieć, masło maślane. No raczej nie pobije żaden pałac. Ciekawe, czego miał maksymalną wytrzymałość, to czy bym sobie potem nabił na przykład tego? Czy miałbym dodatkowe paski wytrzymałości, czy tak średnio? Dobra, powoli zbieramy kolejne. Czy zbieramy żniwo kolejnych frajerów. Ale już są niebiescy. Nie chodzi o to, że są to smurfy. Dobra, kurde, tam jakieś kolejna harpia. Dobra, jest jabłko. Co ja tu mam zrobić? No nie gadaj, że to jest tak proste. To się dosłownie mam tutaj po prostu poustawić dwa dodatkowe jabłka? No chyba ty... No tak, chyba tylko i wyłącznie o to chodzi. Dobra, to gdzie jest trzecie? Definitywnie nie w tym miejscu. To gorzej. Czyby tam dalej? No, chyba tak. O, więcej tam nawet jest. A, jest w ogóle fresk. Dobra, pozbądźmy się najpierw tego, te łatajstwa. Niespodzianka. Serio? Czy ja skontrowałem jej cios i cała ta moja kontra poszła? Poleciała gdzieś tam w dół? W sensie tego? No niestety spadło. A to? To też. No, to już raczej nie spadnie. Tak więc zajmijmy się jeszcze tym freskiem. No, wiadomo nawet już, co jest na nim prezentowane. I też nie są takie, nie są to zbyt trudne rzeczy. Trzeba po prostu odpowiednio ułożyć obrazy składające się z czterech elementów.
Dobra, mogę to chwycić, czy... Nie, nie mogę, czyli troszeczkę to popsułem. Dobra, czekaj, to tutaj, to tutaj. To idzie tutaj i tu już mamy komplet dla tej połówki. Teraz tak, to idzie tu, to idzie tu. To idzie tu do końca. To idzie w dół. No i już teraz tylko podstawić to w całość. Że złożyć to w całość. Jest Paryst, Helena Trojańska oraz Afrodyta i jej kochane jabłuszko. Ała! Jaki gong na kaczan dostała. A to nie pierwszy raz w sumie, ale za każdym razem mnie to bawi. Już 3 razy tak dostała takim tym obolem. Znaczy już, no, 3 raz to jest, mówiąc krótko. Ale za każdym razem mnie to bawi. Okej, znowu duchy. No co tu chodzi teraz? Ty, czy tam jest? Czy tam jest piorun Zeusa, czy mi się wydaje? Nie, po prostu coś tak pali, dobra. Ale no kurde, wyglądało jak piorun Zeusa, no mógłbym przysiąc. No ale w sumie zapomniałem, że pioruny Zeusa są tylko i wyłącznie w tych czeluściach do zdobycia. Leci! What? Kolejny boss? Was once the great Electrion? Helios's annoying bird that screeches every time the sun comes up? The very one. Knock him dead, Phoenix. That dumb bird is the last thing I want to hear after party with Dionysus. No, z Dionizosem faktycznie. Chłop wiedział, jak się zabawić. To jest ten boss? A no ten. Ale czekaj, no to nie może być aż tak proste. Co on tak lata bez celu? I drugi legendarny boss. Tylko chodziło o ten pierwszy, był trochę bardziej wymagający. Nie, 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 nie. Żadnego resetu, chodź tu. To jest to, czego właśnie nienawidzę w takich walkach. No, kurde, bossy lata po całym... Boss. Chcesz nazwać to bossem jak na razie. No właśnie, on sobie tak lata w tej, we w tej, a potem chcę do niego podejść, zadać mu obrażenia i wielce reset i chcę walki postawić gra. To jest tak, jakbym grał na przykład w Dark Souls, wszedł do jakiegoś bossa i nagle gra i twierdzi, jak wyjdziesz poza obszar, no to resetujemy mu HP. Nie obchodzi mnie, że ma dwa, jest na dosłownie na jednego strzała, resetujemy mu HP, bo wszedłeś poza arenę. Przecież to jest śmieszne. 13 odłamków, no zajebiście. Naprawdę, dużo był wart ten kogut. O co tu chodzi z tymi perłami? Patrzcie. A super, teraz jest na zaliczenie walki. Fosfor wpatrzony w kamień. Okej. Okay. Jak wygląda? No jak z epoki dinozaurowej. Minus 5% do systematycznego zużycia wytrzymałości przez maskowanie.
Okej, też fajne. Dobra, tu chyba wiem, tutaj muszę to zapalić. O, nawet jest ogień. To się nie udało. To też. To tym bardziej. To już się... Nawet, że udało podpalić, ale reszta to już... Nie bardzo. Okej. Jeden ogień. I tu będzie drugi. I to mi da perełkę, tak? Mhm. Ale to jest... A, to jest to do konstelacji. Dobra. Dobra, czyli tutaj jest wyzwanie z konstelacją. Ja w sumie jak jestem obok, to możemy się tym zająć. Na ile? 2, 4, na 5. Okej, okay, pierwsze idzie tu. Ej, druga taka mapa już przeze mnie spotkana. O co z tym chodzi? Co mi to oznacza? Te konstelacje, czy wszystkie legendarne wyzwania na... Na tych... Na całej tej wyspie. Tam jakieś przejście? Przecież kurde... Albo nie, wiecie co? Do tego sobie jeszcze wrócę, ale we własnym zakresie. Bo fakt faktem te wyzwania, no, czasami też zżerają trochę czasu. No, mi by teraz zżarło trochę czasu ogarnięcie, gdzie są pozostałe perełki. Chociaż jedna wiem, że jest tam. Czyli tą przed chwilą zebrałem. Nie, to nie była ta. Ale dobra, zajmijmy się najpierw tym jabłkiem. I powiem wam, muszę sobie pozbierać troszeczkę tych oboli na ulepszenie tej naszej tej. Na ulepszenie tej właśnie siły, żebym mógł też takie ciężkie przedmioty nosić. Bo samo takie przesuwanie jest, no, troszeczkę problematyczne. Dobra, jabłuszko, chodź ze mną. Nie gadaj, że nie pójdzie. No teraz by się przydało, tak wziąć tego, dociągnąć sobie do rąk i elo. Tak nie, muszę się bawić jakieś takie podchody prawie, że... Dobra, tu się powinno udać. Albo i nie. Tu wejdzie? Dobra, tu już wejdzie. I dostałem w kaczan. Dobra, jabłuszko za mną. To wygląda trochę komicznie, nie? Dobra, i gdzie teraz? 60 metrów w tamtym kierunku, spoko. Tylko pytanie, jak ja już to dopcham, to co się z tym stanie? To się jakby zmniejszy i polecę z tym do Afrodyty, czy jak? The apple of discord. All Hades broke loose over that thing. Three goddesses, toe to toe, for the title of most beautiful. Ah, but our hero knew the apple symbolized more to Aphrodite than a self-regard worthy of Narcissus. That's why she had to win. Oh yeah? What did Phoenix think it symbolized? Freedom. Jak wolność? Teraz to ja zgłupiałem. Wytłumacz proszę, Prometeuszu. Co ma jabłko wspólnego z wolnością? Zobaczmy opis. Porywający prezent ślubny od niezadowolonej i niezaproszonej Eris, który sprawił, że cały świat ogarnęła wojna. Dobra, no jest znowu w tym miejscu. Wiecie co? Widzimy się po cięciu. Znaczy może, albo wiecie co, może nie po cięciu, albo... Albo dobra, no, będzie mało znaczące, ale... Muszę coś załatwić. Okej. Okay. Witam się za nim po cięciu. Spróbuję, zanim pójdziemy do Afrodyty, spróbuję zrobić to wyzwanie z Odyseuszem.
Znaczy z Odyseuszem. Od Odyseusza. To nie jest to zbyt trudne, muszę po prostu przelecieć przez wszystkie takie punkty. A, kurde, i bym ominął. Oczywiście w konkretnej kolejności. Kurde, no. No bo zaraz mi się wytrzymałość skończy, no. Łyknijmy sobie. Dobra, jeszcze to raz. Tylko teraz po prostu nie lecieć za tymi wszystkimi toporkami. W sumie, kto wymyślił takie wyzwanie? I nie chodzi mi teraz o Ubisoft, tylko ogólnie, kto na coś takiego wpadł. Powbijać topory w drzewa i sprawdzić tak swój skill łuczniczy. No, przychodzi mi tylko na myśl Apollo, nie no, ale... A to miałem zapalić, dobra. I pięknie, teraz się udało. Za drugim podejściem. Sześć! Ładnie. Myślę, że teraz sobie pozbierać na ulepszanie właśnie tej siły. Jezu, co mnie taki kaszel ostatnio męczy? Lewo się z grypy wyleczyłem. I dobra, no właśnie wiem, że jest dostępne ulepszenie. Tylko teraz nie wiem, czy ulepszę sobie to po kawałku, czy nie ulepszę sobie od razu całej tej boskiej mocy. Myślę, że nawet jakbym tak po kawałku to brał, to byłoby to lepsze. No zwłaszcza, że już teraz mógłbym tak troszeczkę ulepszyć, żeby lepiej brać te cięższe rzeczy. I'm only here to give, not to receive. But it's another apple for your collection. It's so beautiful. I want it. Did you know the Trojan War could have been avoided if Eris had been invited to Peleus and Thetis's wedding? What? I thought it had something to do with Troy and Greece. The shade Eris was throwing, how did I not put two and two together? The best parties are the ones that the goddess of discord shows up to uninvited. Everyone knows that. Cat fight! To think Hera pulled Athena's hair over an apple. Her own daughter. Ah, right. The beauty contest. What moron appointed that blowhard Paris the judge? I'm looking at him. To be fair. It was Wiedziałem. Hera offered to make him king of Asia and give him great riches. Athena offered great glory and renown in war. But show me a god or mortal who could resist Aphrodite's bribe of true love. Yeah, sure. It was Helen of Sparta's love Paris was after. So he did exactly what you asked and chose the most beautiful woman. Then, you know, started the Trojan War. I wanted to win that apple so badly. I wanted to win that apple so badly. I started a war for it. To show Zeus. Everything that came after was my fault. You were acting according to your nature, Aphrodite. Which is exactly why I'm better off without my essence. My nature caused only pain. That's where you're wrong, Aphrodite. You can't have one side of the coin without the other. Your passion, your unpredictability, and I'll say it. Your jealousy, your vanity, yes, they caused pain. But you know what else they did? But... They created some of the greatest adventures, the greatest epics, the greatest stories the world will ever see. I'm a storyteller, I know. Sure, we would all be safer if we just stayed at home, but everything's more beautiful in color. The passion is worth the pain. Oh, in that boat are my unfiltered jealousies and darkest natures. If I let you in, everyone will judge me. I've been judged before. Aphrodite, rein it in. Aphrodite, you're too much work. Aphrodite, you're too much trouble.
Aphrodite, you're too much! Whoever said that owes you an apology. What a jerk! I never meant it like that. Drugi raz, kiedy Zeus dostaje puncha w twarz. Anyway, if you're that beautiful and have a perfect personality too, well, honestly, it's just annoying at that point. All right, I'll move my room. Please, take this blessing before you go in there. You can find me at the Hall of the Gods. Get off me, all of you! It's enough already! Why don't you just go get a job? I had no idea Hermes and Aphrodite were so close. They even had a child together. No way. Boy or girl? No. Ah, I see. The child was non-binary. Look at you. Prometheus, I have an amphora collection. I'm with it. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Żeby mu weźmy tutaj na plecy. Nos! Jest! Zdążyłem! Skryty atak, MacLayer. Slomo na skoku z strzałą by się przydało. Czekaj, czy będzie jakaś nowa broń, czy tylko skina. Teraz znajdę. Dobra, jedna zdjęta. O, i w akcji zobaczyliście właśnie pierwsze błogosławieństwo Afrodyty. Dość przypadkowo. Bo nie miałem zamiaru tutaj ginąć. Znaczy, no, ginąć, nie miałem zamiaru tego aktywować. No ale cóż. Za głupotę się płaci, nie? Dobra, nie, mogę... Dziękuję. Trzeba się pozbyć tej durnej harpii. Żegnam. No i zostałeś tylko ty. Tylko czy może aż? No, dawaj. Jest! Jeszcze stagger nabity. O, i drugi minotaur zabity. Kiedy dzika zabiłem? Czy dzika... A, tam w trakcie chyba, jak czyściłem sobie przed tym wyzwaniem. Dobra, troszkę przybliżymy się szybowaniem. Co jest w skrzynce? Nowa broń! Cyklon! Oczywiście znowu popieprzyłem przyciski. Zobaczmy. Tutaj po zadaniu zabójczych ciosów uzupełnia wytrzymałość. 36% plus do procentowy do obrażeń zadawany, gdy mam full HP. I tutaj cyklon. 24% szans, czyli prawie 1/4 na potrójne obrażenia kombinacją mieczem w powietrzu. No, zostanę przy tym mieczu pretendenta, ale zmienię sobie za to wygląd na ten miecz. Miecz Sempa. Ciekawe. Zmienię sobie wygląd bynajmniej. Bo nie jest to coś, co mnie aż tak jarało. Okej, okay, tutaj jak raz oberwę, to nie resetuje mi się kombinacja. Złośliwa bogini, wróciwszy błyskawicznie do swego dawnego stanu, Afrodyta wyrwała swój korzeń i otworzyła wejście do czeluści, by można było zabrać stamtąd jej esencję. Dobrze, dobroczynność to jej nie pasuje. Dobra.
A jest fast travel do tego miejsca, spoko. Dobra, to zanim zrobię to, oczywiście dopiero w kolejnym odcinku. Jezu, jak ja nienawidzę czegoś takiego. Nie wiem, co ja sobie muszę jakoś... gardło nawilżyć, czy jak... Jestem ciekaw, czy mogę jakoś przegadać tutaj coś z Afrodytą. Zanim oczywiście jej oddam tę esencję. You're definitely bringing some life back to this dusty old hall, Aphrodite. Plant life, but life. If I rustle a bit, squirrels usually come running. And there's a nest up in one of my branches, so bird soon. How soon? A few months, maybe. Ah, exciting. No dla Boga, kilka miesięcy to jest pewnie pstryk i tyle. Dobra, szybkie uzupełnienie eliksirów. I jeszcze upgrados ponoć mogę jakieś zrobić. Więc zajmijmy się tym od razu. Dobra. Mam 5. Okej, to już mam. Zwiększa obrażenia. Odbija część obrażeń, zwiększa obronę. A nie, to odbija obrażenia tu. Aha, to od razu odbija pociski, dobra. No nie, ale zwiększa sobie może ogólnie obrażenia. Tego jeszcze ani w ogóle nie ulepszyłem. A domyślnie co to daje? Zwiększa obronę o 20% na półtorej minuty. Dobra, i tu potrzebuję ile? 9 i 12. No ale na razie ta mocna witalność mi wystarcza, więc myślę, że czas podpakować trochę te eliksiry. No, bynajmniej chociaż ten jeden level jeszcze. Bo akurat wytrzymałość ile ma? 6 segmentów. 6 segmentów na maksymalnym poziomie. To jest półtora mojej maksymalnej wytrzymałości. Szczerze, to jest taki drobny żart, jeśli mam być szczery. Bo co jak co, ale sądziłem, że na pełnym poziomie to akurat dostanę, no wiecie, maksymalną wytrzymałość na jeden eliksir. Jeden eliksir, znaczy się. Settling in okay. Of course. It's very nice here. I think I'm just a little homesick for my meadow. And Hermes won't stop gossiping about other goddesses to me. The outrageous things he's saying. I can't imagine how anyone could spend that much time talking about who's hooking up with who. I mean, we're immortal. Everyone's hooked up with everyone. No, w tym to akurat ma trochę racji. Please, don't judge me when you see what's in my box. Nie zamierzam. Znam akurat z historii... Czy z historii, z mitologii właśnie znam. A proszę, od razu zebrałem. Czy zebrałem, miałem. Otwórz strzelone skrzynie. Jeszcze dwie. No poważnie? Myślałem, że będzie coś nowego. Tutaj przekuty łuk tylko. 8 bursztynów. O, i mogę coś ulepszyć w kuźni. Eliksiry czy pozbierać na strzały? Pozbierajmy na strzały. Na razie mnie aż tak nie boli ilość tych eliksirów. Ilość czytaj to, ile faktycznie ich mam. Te miecze byłyby trochę lepsze. Gdyby ten adamantyn bardziej dropił, no ale niestety. Znaczy no, miecze, cała ta działka tutaj. Bo ten złoty jakoś tam jeszcze w miarę leci. Ale myślę, że najlepiej warto będzie... Znaczy najlepiej. Najlepiej z mojej strony będzie, jeśli najpierw ulepszę maksymalnie strzały, a potem dopiero eliksiry. Bo jak na razie te 8 eliksirów jest wystarczających. Natomiast strzał czasami trochę brakuje. Czasami. Wracaj mi tutaj. 10 oboli, 8 tych. Dobra, właśnie. 8 tych mamy, więc wróćmy sobie do kotła. Za 4 i za 4. To ulepszmy to. Okej, mogę pominąć, to mi się podoba.
I ogarnijmy sobie jeszcze tutaj boskie moce. Szybki rzut. Okej. Okay. Za 8 punktów przyda się w walce, to na pewno. Znaczy punktów, za 8 oboli, a nie punktów. No i teraz jeszcze drugie tyle, ile wydałem, żeby takie ciężkie przedmioty do siebie przyciągać. I, co ważniejsze, móc je nosić. A to niejednokrotnie przyda mi się w trakcie wyzwań tych czeluści. Chociażby po to, żeby bynajmniej przyspieszyć sobie wykonywanie tych czeluści. A zaraz wiecie, przepychać sobie całość, to po prostu wezmę, dziabnę sobie od razu tą ciężką rzecz i ją sobie przeniosę w rękę. I pójdzie gładko. No, w sklepie nic nie sprawdzę, bo nie jestem połączony z netem. A tu mam tylko jeden pierun, więc też sobie wytrzymałości nie ulepszę. Dobra, coś jeszcze mam do zrobienia? A raczej nie. Czyli to będzie koniec w tym odcinku. Myślę, że zaraz zabiorę się też za następny i zbiorę tą esencję z czeluści. A póki co ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Immortals Fenyx Rising. Cześć!